Na początku lat 90. Sega starała się desperacko przełamać monopol Nintendo na rynku konsol. Mieli już odpowiedni sprzęt, Sega Mega Drive, która była uzbrojona w 16-bitowy procesor i potrafiła wyświetlać znacznie więcej kolorów i postaci na ekranie niż ówczesny gigant NES. Jednakże zbliżająca się premiera Super Nintendo uczyniła utratę tej przewagi kwestią czasu. Sega wiedziała, że większą część sukcesu Wielkie N zawdzięczało grom z braćmi Mario, które zrewolucjonizowały i właściwie stworzyły od nowa gatunek gier platformowych. Pierwszą próbą zbudowania konkurencji była seria gier z Alexem Kiddem. Był to dość przeciętny platformer, tak naprawdę klon Mario z dorzuconym zbędnym bajerem, takim jak gra w papier, kamień, nożyce. Gry nie zyskały zbyt dużej popularności, a i spotkały się z dużą krytyką na zachodzie. W zaistniałej sytuacji firma ogłosiła wśród swoich pracowników konkurs na stworzenie konceptu gry mogącej konkurować z popularnym włoskim hydraulikiem. Trzy zespoły złożyły najbardziej rozwinięte projekty, ale tylko jeden z nich, poza główną postacią, przedstawił całe propozycje poziomów, unikalny model rozgrywki i zarys fabuły. Na czele tego zespołu stanął człowiek imieniem Yuji Naka. Pomysł powstał, o ironio, z wielu sesji grania w Super Mario Bros. Gry wtedy, z kilkoma wyjątkami naturalnie, zazwyczaj nie oferowały żadnego systemu zapisu. Przy każdym uruchomieniu trzeba było przechodzić od samego początku. Pomysł był taki, by skonstruować rozgrywkę tak, by gracz wraz z rozwojem swoich umiejętności mógł wybrać alternatywną ścieżkę i dzięki temu szybciej i szybciej przechodzić pierwszy poziom, rekompensując sobie brak możliwości kontynuacji w dowolnym momencie. Jeśli chodzi o główną postać, wahano się jeszcze między jeżem, pancernikiem, latającą wiewiórką i dziwnym wąsaczem w piżamie inspirowanym Theodorem Rooseveltem. Ostatecznie wybrano jeża, którego ochrzczono Sonic. Autorem tego projektu był Naoto Oshima, a nowo powstały zespół, który wymyślił cały gameplay dookoła tej postaci, Sonic Team. Co się stało z alternatywnymi wzorami? No cóż, pancernik zyskał imię Mighty i pojawił się jeszcze w dwóch grach, Knuckles Chaotix i Sega Sonic, tak, pisane razem, The Hedgehog. To był dziwny izometryczny tytuł na automatach, w którym pojawiła się też latająca wiewiórka, teraz nazwana Ray, i jak do tej pory był to jej jedyny występ. Jak już przy temacie odrzuconych pomysłów jesteśmy, jednym z nich było dodanie Sonicowi ludzkiej dziewczyny imieniem Madonna. Tak jest, Madonna. Tak, żebyś wiedział, że jesteś w latach 90. Zrezygnowano z tego z powodu przekonania, że zoofilia niezbyt dobrze sprzeda się w Stanach. Nie przeszkadzało im to w roku 2006, ale trochę wyprzedzam fakty. Kolejną wyrzuconą rzeczą był zespół Sonica. Miał być to ekran specjalny testu dźwięku, gdzie widziałbyś Sonica, który śpiewa do mikrofonu i masę innych, kompletnie zbędnych zwierząt grających na różnych instrumentach. A przy okazji, krokodyl na keyboardzie nazywa się Vector i pojawił się w kilku innych grach. Wąsacz w piżamie spodobał Sedze się tak bardzo, że zostawiono go jako głównego przeciwnika w grze. Tak jest, Dr. Robotnik to właśnie przemodelowana wersja tego projektu. Mighty i Ray pojawiają się jeszcze jako oczko dla fanów na plakatach Poszukiwani w poziomie City Escape w Sonic Generations. Niebieski jeż to jedna z najlepiej skonstruowanych postaci w historii rynku. Już jego wygląd mówi właściwie wszystko, co musisz wiedzieć. Ten wieczny uśmieszek mówi o trudnym charakterze, a kiedy patrzysz na igły czy sportowe buty, od razu myślisz o dużej szybkości. Taki wygląd dość dobrze trafiał do nieco starszej demografii użytkowników Sega Mega Drive. I tak, konsola nazywała się Mega Drive. W Stanach dostała imię Genesis, ale tylko dlatego, że Sega miała problemy z zakupieniem praw do nazwy. Zaznaczam to, bo pewien polski let's player, mówiąc o konsoli swojego dzieciństwa, upierał się używać nazwy Sega Genesis. Tak tylko mówię. Sonic wydawał się naprawdę cool, przy nim wygląd Mario wręcz był staroświecki. Choć sporo rzeczy zmieniono, jeśli chodzi o lokalizację gry na zachód. Nie w samej grze, ale jeśli chodzi o instrukcje czy o artworki na pudełku. Wszystkie postaci czekał lekki redesign, a humorystyczny przeciwnik nazwany Eggman zmienił swoje imię na Dr. Iwo Robotnik. Bo jest zły, więc prawdopodobnie jest Rosjaninem. Ja nie wiem, czemu tak zmienili. Sonic Team nigdy nie był zadowolony z tego ruchu i od czasów Dreamcasta przywrócono zarówno japońskie imiona, jak i całe backstory, jeśli można tak powiedzieć. A jaki jest właściwie pierwszy Sonic i jak gra utrzymuje się dzisiaj? A cóż, zobaczmy.
Nie jestem wielkim fanem fabuły w platformówkach i jak na pierwszą grę z serii Sonic niewiele się różni od sobie podobnych z tej epoki. Zły doktor Robotnik pragnie zawładnąć światem poprzez zmienianie zwierzątek w roboty i tylko ty, jesz Sonic, możesz go powstrzymać. Głównym celem gry jest zatem ratowanie małych świnek, wiewiórek i innych małych stworzonych ukrytych w kapsułach pojawiających się po pokonaniu każdego bossa, to znaczy doktora Robotnika w innym wehikule. Każdy poziom rozbity jest na trzy akty, z czego trzeci to zawsze walka z bossem. W grze nie dostajemy żadnego paska życia, zamiast tego posiadamy pierścienie. Możesz je zbierać jak monety w Mario i zdobycie setki również gwarantuje dodatkowe życie, ale jeśli zostaniesz choćby raz trafiony przez jednego z morderczych robotów, wtedy tracisz je wszystkie. Część z nich rozsypuje się dookoła ciebie, ale przy większych ilościach to nigdy nie jest dość, limit to chyba 20. Dodatkowymi power-upami są tarcza i niewidzialność porozrzucane gdzieniegdzie w tych monitorach. Jeśli uda ci się zebrać 50 pierścionków i wskoczyć do jednego wielkiego pierścienia po zakończeniu poziomu, zostajesz przeniesiony do misji bonusowej, w której musisz odbijać się od ścian, bumperów, dostać możliwość kontynuacji, dodatkowe życia i dorwać Chaos Emerald umieszczony na samym końcu. Dlaczego mówię Chaos Emerald? No cóż, to angielska nazwa tego klejnotu. I jest to jedyna nazwa, którą w pełni toleruję. Polska wersja Sonic 3D Flicky's Island nazywała je Szmaragdami Chaosu, ale zawsze uważałem, że ta nazwa brzmi bardzo dziecinnie, więc będę je nazywać po prostu Emeraldami. Jest tych dodatkowych poziomów w sumie 6 i jeśli zbierzesz wszystkie, dostajesz w cholerę punktów i odrobinę lepszy ending. Tyle. Wyjaśnienie, czym właściwie są te emeraldy i dlaczego jest tak ważne, żeby je dostać, nie pojawi się jeszcze przez jakiś czas. Pomimo swojej opinii, pierwszy Sonic nie jest jeszcze tak znowu różny od Mario, ani nawet szczególnie szybki, szczególnie jeśli grasz na oryginalnej konsoli w wersję europejską, która jest zauważalnie wolniejsza, zarówno jeśli chodzi o gameplay, jak i muzykę. Ale tak naprawdę nie jest to duży problem, gra była wielokrotnie wydawana w różnej formie i wszystkie późniejsze wydania biorą wersję NTSC za wzór. Zatem o ile nie planujesz grać na oryginalnym wydaniu z 1991 roku, nie musisz się w ogóle tym martwić. Oczywiście różnice między tą grą a maskotką Nintendo są dość oczywiste i w kluczowych sektorach. Centralną częścią rozgrywki u jeża jest używanie dość skomplikowanego jak na swoje czasy silnika fizyki. Nie masz najmniejszych szans na przyzwoitą szybkość bez rozpędu lub górki, z której możesz zjechać. I nawet wtedy nie zawsze ona jest szczególnie ważna, jeśli nie będziesz reagować odpowiednio szybko na swoje otoczenie. Na szybkość musisz sobie zasłużyć. Jest kilka taktyk na utrzymanie sensownego pędu. Odbijanie się od przeciwników chwilowo przyspiesza, a i turlanie się po zboczu pozwala zwykle osiągnąć ten sam cel. Ale nie w każdym poziomie szybkość jest czymś dobrym. Czasami musisz się zatrzymać i zastanowić, gdzie właściwie pójść, a niektóre levele mogłyby bez większego zażenowania trafić do Mario. Szybkość nie gra tutaj żadnej roli i jest bardziej przekleństwem niż pomocą. W takich poziomach lepiej poszukać odpowiedniego skrótu, który zawsze jest ukryty gdzieś w projekcie poziomu. Przez to Sonic może być grany z dość dużą precyzją. Nie liczy się tylko to, jak szybko przebrniesz przez poziom, ale ile robotów robotnika ubijesz, ile pierścieni uda ci się donieść do samego końca. Jest jednak jeden poziom, który wyrzuca wszystko za okno i sprawia, że zapominamy w ogóle o tym, że ta postać ma cokolwiek wspólnego z jakąkolwiek szybkością. Labyrinth Zone to poziom wodny i tak się złożyło, że twórca serii błędnie myślał, że jeże nie umieją pływać. Wynikiem tego jest to, że Sonic po prostu chodzi pod wodą. I powodzenia w przechodzeniu tego poziomu na i tak wolniejszej wersji PAL przyda ci się, zapewniam. Żeby umożliwić szybsze przejście gry bardziej uzdolnionym lub doświadczonym graczom, większa część poziomów zbudowana jest raczej jako jeden wielki blok, który możesz eksplorować i zwiedzać, niż po prostu zwykła trasa. Zazwyczaj można przejść idąc dołem lub przeskakując między platformami na górze. Im trasa jest położona wyżej, tym szybciej prowadzi do mety, także zawiera więcej bonusów. Ale jest to także droga znacznie trudniejsza, ciągle próbująca zrzucić cię na dół. Zastosowana jest podobna filozofia co przy grach Segi na automaty. Gra jest łatwa do opanowania, samo przejście Sonika nie jest jakimś większym wyzwaniem, jednakże do mistrzostwa trzeba się nieźle napracować. Nie ma w tym nic dziwnego, twórca serii Yuji Naka był uczniem innego programisty Segi, Yu Suzukiego, który jest znany ze tytułów Segi na automaty, takich jak na przykład Outrun czy Space Harrier. Naka nawet podpisywał się swego czasu jako U2.
Sonic został skonstruowany pod kątem wielokrotnego przechodzenia i jesteś nagradzany za dobrą znajomość poziomu. Jako jeden z niewielu tytułów z tego gatunku, brak bateryjki i opcji zapisu bardziej jej służył niż szkodził. Muzykę skomponował Masato Nakamura z zespołu J-popowego Dreams Come True i kilka sonicowych melodii później zostało przerobionych na wokalne utwory tego zespołu, tak jak Green Hill Zone czy Starlight Zone. Pierwsze publiczne przedstawienie postaci Sonica odbyło się na plakacie promującym trasę zespołu, na którym można było zobaczyć dużą podobiznę niebieskiego jeża z napisem głoszącym dla ślicznego chłopca, ma kolce. Sonic wciąż wygląda naprawdę dobrze, kolory są żywe i jeśli widziałeś inne gry na Sega Mega Drive, prawdopodobnie już wiesz, że nie był to wcale jakiś sprzętowy potwór, szczególnie po premierze Super Nintendo. Dobrze narysowane i kontrastujące tła przesuwające się tam z tyłu dodają dużo głębi, a jednym z ciekawszych aspektów designu poziomu w pierwszym Sonicu jest porzucenie blokowej konstrukcji. Wcześniejsze gry z tego gatunku, jak choćby Alex Kidd, były najczęściej zbudowane z pojedynczych czterokątnych bloków. W Sonicu mamy pętle, wzgórza, jakieś doły, bardzo rzadko poziomy są zbudowane z bezczelnych kwadratów. Niebieski jeż wprowadził zupełnie nową jakość w konsolowych platformówkach i jako taki na pewno zostanie zapamiętany. A gra jest dziś dostępna wszędzie. Na PC-ty i Xboxa została wydana jako część Sonic Mega Collection i Mega Drive Collection. Nie wspominając już o tym, że jest dostępna od dawna na usługach takich jak Steam, OnLive, Xbox Live, Virtual Console, PlayStation Network itd. W bardzo przystępnych cenach. Jeśli posiadasz Sonic Generations, możesz nawet odblokować ją podczas grania i co zabawniejsze, to prawdopodobnie jedna z lepszych wersji pierwszego Sonica i w sumie najlepszy sposób na granie w tę grę na telewizorze HD. Koniec końców, Sonic to po prostu klasyka i każdy szanujący się gracz powinien przynajmniej spróbować. Stała się dla Segi tym wszystkim, o czym marzyła, bo mogła sprzedać miliony konsol i zapewniła firmie nawet częściową przewagę na starym kontynencie, przynajmniej przez jakiś czas. Sonic Team wniósł do świata platformówek coś zupełnie nowego, nie wychodząc już poza sprawdzoną i ugruntowaną formułę. Ale to nie jest twój przeciętny klon Mario. To prawowita, kompletna nowa gra, korzystająca jedynie z elementów rozgrywki znalezionych w przygodach włoskiego hydraulika i rozwijająca je w celu, by stworzyć coś naprawdę nowego, świeżego i unikalnego.